odbyło się 25 listopada 2014 roku i było to posiedzenie numer 39. Tak, to jest lista obecności, tylko daty. I od tamtej pory ze spraw korespondencyjnych to zajmowaliśmy się ulicą Czwartaków. W tej sprawie została do urzędu, do Zarządu Dróg i Mostów wysłana prośba w imieniu mieszkańców, żeby wprowadzić ruch jednokierunkowy na ulicy Czwartaku i ulicy Godewskiego, i dostaliśmy informację, że ta propozycja została przyjęta i że na ulicy Czwartaków mają wprowadzać ruch jednokierunkowy, że będzie przygotowana propozycja i że będzie konsultowana z mieszkańcami. A nie do Lepskiego? W tym piśmie nie było napisane. Ale myślę, że jak zaczniemy rozmawiać o tym, to będzie to kontynuowane. To musi być do Lepskiego, bo to jeżeli się wprowadzi na jednej, to druga jest symetryczna. Ja myślę, że to Mieszka czy Lepskiego. Następnie zajmowaliśmy się też sprawą ulicy Głowackiego, a konkretnie końcówki tego ostatniego fragmentu Głowackiego, który został zamknięty przez spółdzielnię niewidomych. No i wiemy, że pan radny się tym zajmował, więc to myślę, że w którymś momencie pan też i o tym nam powie, w którym miejscu jesteśmy. Poza tym wspólnie z Radą Seniorów prowadziliśmy działania w ramach projektu Zoom na Rady Seniorów i w ramach tego odbyło się spotkanie z mieszkańcami 13, taka sąsiedzka choinka na Wieniawie. I przy okazji były prowadzone konsultacje tego terenu, który jest na Alejach Racławickich przed naszą siedzibą. Projekt Zoom na Rady Seniorów będzie prowadzony do czerwca w zasadzie. I w kwietniu są przewidziane szersze konsultacje, tak, żeby powstała koncepcja zagospodarowania tego terenu z myślą o osobach starszych, żeby było to projektowane w sposób, który uwzględnia interesy i oczekiwania osób starszych. W ostatnim okresie prosiliśmy o informacje o konsultacjach na Alei Racławickich. No i sprawa jest o tyle w toku, że tak powiem, że informacje na ten temat udzieli nam później pani Kinga Jarmołowicz z Urzędu Miasta. Poza tym dostaliśmy informacje o wysokości rezerwy celowej na ten rok. No i to były te najważniejsze działania Rady Dzielnicy. Odbyło się jeszcze spotkanie opłatkowe 17 grudnia. W ubiegłym tygodniu było posiedzenie zarządu, na którym zastanawialiśmy się, w jaki sposób dokończyć naszą kadencję, ponieważ 15 marca odbędą się wybory do rad dzielnic i będziemy mogli, no będziemy, nie, będziemy kończyć najpierw kadencję, więc trzeba ją jakoś skończyć. Jest taka propozycja, żebyśmy na początku marca odbyli takie trochę bardziej uroczyste posiedzenie Rady Dzielnicy, na którym podsumujemy
działalność czteroletnią i poza złożeniem sprawozdania za ostatni rok i prośbą o udzielenie absolutorium dla zarządu dzielnicy, zechcemy powiedzieć, co zrobiliśmy przez 4 lata. Planujemy jeszcze w ciągu najbliższych 3 tygodni poznać opinię mieszkańców, w zasadzie tej grupy mieszkańców, którzy już wcześniej sygnalizowali nam zainteresowanie sprawą przebudowy Alei Racławickich w odniesieniu do oczekiwań mieszkańców. Chcemy zebrać je tak, że w momencie, kiedy poznamy już dopracowaną koncepcję, to żeby nie było takiej sytuacji, że każdy mówi co innego, tylko żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jakie są nasze oczekiwania i żebyśmy mogli rozmawiać w sposób no, spokojny i rzeczowy, bo tak, żeby bardzo znaleźć dobre rozwiązanie. Może teraz udzielę głosu. Nie wiem, wszyscy co po kolei. Ja może zacznę. Dziękuję bardzo. Paweł Bakiera, zastępca komendanta Straży Miejskiej. Nasza wizyta w takim składzie dzisiaj podyktowana jest zmianami, które nastąpiły w Straży Miejskiej na przełomie roku i o tych zmianach chcieliśmy Państwu troszeczkę opowiadać. Są to zmiany o charakterze strategicznym, ponieważ w wyniku likwidacji jednych oddziałów tworzyliśmy oddział tak zwanych dzielnicowych. Główna rola utworzenia takiego oddziału, który liczy 18 funkcjonariuszy, to możliwość dotarcia bezpośrednio do Państwa, ponieważ dzielnicowy zwolniony jest ze służby interwencyjnej. On ma być do Waszej dyspozycji, czy to w siedzibie Rady, czy w siedzibie Straży Miejskiej. Ma identyfikować problemy, a następnie przekazywać je do również utworzonej sekcji patrolowej celem ich rozwiązania. Więcej informacji przekaże pan naczelnik Wydziału Dzielnicowy, przedstawi pana dzielnicowego, poda namiary kontaktowe, ale może po kolei. Bardzo proszę. Nazywam się Grzegorz Mazurkiewicz, jestem zastępcą naczelnika, jestem odpowiedzialny za sekcje dzielnicowych i tutaj mam przyjemność przedstawić Państwu pana Michała Juszczuka, który jest odpowiedzialny za dzielnicę Wieniawa. Myślę, że jest to funkcjonariusz, który jest Państwu znany. Do tej pory działał na tym terenie, więc dzielnica jest mu znana. Jeżeli chodzi o zakres jego obowiązków, troszeczkę się zmieni. Tak jak wspominał zastępca komendanta, pan Michał będzie odciążony od interwencji takich bieżących, czyli będzie mógł się skupić na zadaniach związanych z dzielnicą Wieniawa.